Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Według Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców, zrzeszających ponad 30 tysięcy firm, Norwegię w najbliższym czasie czeka wzrost bezrobocia, a gospodarka dostanie zadyszki. Pytanie o sytuację. Przedsiębiorcy mówią, że na chwilę obecną jest ona dobra, jednak w najbliższym czasie nie planują zatrudniać nowych pracowników, a nawet rozważają zwolnienia. Co więcej, przez rosnącą inflację i rosnące ceny m.in. energii elektrycznej, firmy podnoszą ceny, co dodatkowo napędza inflację, co docelowo powoduje wzrost stóp procentowych, co obniża konsumpcję i obniża inwestycje. Jednym słowem, zwalniamy, ale czasami trzeba. W najbliższym czasie morsica Freja znowu pojawi się w Oslofjordzie. Jednak nie będzie to zmartwychwstanie, a pomnik, który zostanie postawiony w miejscu, gdzie zwierzę najczęściej pojawiało się ludziom. Jak pamiętamy, morsica została uśpiona, ponieważ stanowiła zagrożenie dla osób, którym się pojawiała. Na upamiętnienie tego zwierzęcia powstała zbiórka, która zdecydowanie przebiła zakładaną kwotę 200 tysięcy koron o ponad 70 tysięcy koron. Dlatego już w najbliższym czasie w miejscu, gdzie Freja pływała, pojawi się jej pomnik. Norweskie gminy zapowiadają podwyżki opłat wodnych i kanalizacyjnych. W niektórych najbardziej ekstremalnych miejscach w przeciągu kilku lat opłaty zwiększą się ponad dwukrotnie. 40% ankietowanych gmin zapowiedziało, że podwyżki będą około 20%, a pozostała część gmin pomiędzy 10 a 20% wzrostami opłat, które będą musieli podnieść użytkownicy. Opłaty najwięcej wzrosną w większych miastach Bergen, Trondheim czy Oslo, a w przypadku stolicy podwyżki najwięcej będą kosztowały właścicieli domów jednorodzinnych. Tam w przeciągu kilku lat opłaty zwiększą się nawet dwukrotnie. Podwyżki tłumaczone są rosnącą inflacją i dużymi inwestycjami w infrastrukturę. I to niestety jest prawda, bo niektóre rury pamiętają nawet Eryka Rudobrodego. Według Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego w przeciągu ostatnich 4 lat liczba osób, które w Norwegii korzystały z leków antydepresyjnych, wzrosła aż o 12%. W ubiegłym roku z tabletek w Norwegii korzystało ponad 371 tysięcy osób, a ta liczba cały czas rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest na 4. miejscu pod względem złego wpływu na zdrowie, życie i funkcjonowanie osób chorych. Ale co trzecia gmina w Norwegii nie może zapewnić odpowiedniej pomocy pacjentom i ci muszą korzystać z leków antydepresyjnych. Tej wiosny sympatyczny pan Bjørn, wyposażony w sprzęt do Wi-Fi, spokojnie przemierzał ulicę Oslo i łączył się z sieciami, nawet jeżeli nie miał do nich hasła. I w ten właśnie sposób połączyć się mógł z 549 sieciami. Nie połączył się, bo pan Bjørn jest dobrym człowiekiem i sprawdza, jak zabezpieczone są sieci. A z wszystkich sieci, do których próbował się połączyć, te 549 to 14%, czyli tylko te pozostałe były dobrze zabezpieczone. Ciekawe, jak to jest w przypadku twoim czy moi. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.